taekwondo to w sumie była sprawa późniejsza. Najpierw zacząłem się w ogóle interesować sportami walki. Zacząłem od stylów, które u nas były już popularne. Najpierw od kung fu, potem od kyokushinkai. A potem dopiero zacząłem ćwiczyć taekwondo. Nim jednak ten mój kontakt z tą dyscypliną trwa około 10 lat. Przystępujecie tutaj do egzaminu na najniższe stopnie zaawansowania w taekwondo. Zetknąłem się z tym po raz pierwszy we Francji, jak przebywałem na międzynarodowym obozie pracy. Zostałem we Francji. Poznałem mistrzów taekwondo z Paryża i oni, to było jeszcze w liceum, i oni pokazali mi tę sztukę. Potem to się szybko bardzo potoczyły. Zacząłem co roku wyjeżdżać do dobrych ówcześnie szkół taekwondo. Zjawili się nauczyciele taekwondo, wśród nich Leon Weimeng, kilkakrotny mistrz świata w taekwondo. Był on moim pierwszym, że tak powiem, osobistym nauczycielem. Potem zaczęły się starty w poważnych turniejach. Z nauką na początku nie było tak dobrze, bo rzecz jasna trening przedkładałem nad naukę. Chociaż nie szło mi najlepiej, maturę skończyłem dobrze. Rodzice mieli kłopotów innej natury, ponieważ bardzo często zdarzały mi się kontuzje, złamania, poważne urazy. I obawiali się po prostu, czy ja jestem w stanie to wszystko jakoś znieść. Niemniej jednak potem, sądzę, się przyzwyczaili. To, że dostałem się na studia, to, że radziłem sobie i na jednych studiach w miarę dobrze, i na drugich. Nie ukrywam, że dawało mi radość uczerby z tego powodu, żeby rodziców, że tak powiem, wyprowadzić z błędu co do mniemania o mnie, że tylko sport. Jakoś tak wyjaśniło w domu sytuację. Zrozumieli po prostu, może inaczej, mnie. No i nie było więcej jakichś takich kłopotów czy przeszkód. Chociaż zawsze opory były, bowiem obawa o to, w jakim stanie wrócę z takich zawodów, z takich turniejów, no towarzyszyła jeszcze do niedawna w domu. Skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego, naszą we Wrocławiu. Studiowałem 3 lata. Skończyłem te studia z wyróżnieniem. I jednocześnie, żeby się nie ograniczyć tylko do tego fizycznego rozwoju, podjąłem, no i intelektualnego, ale ukierunkowanego w stronę wychowania fizycznego, podjąłem studia na kierunku socjologicznym i skończyłem również w skróconym czasie, również z oceną bardzo dobrą, kierunek socjologiczny, bowiem on był niezbędny do tego,
żebym mógł pracować w tym charakterze, w jakim pracuję, więc nauczyciela akademickiego na Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego i specjalizować się w socjologii kultury fizycznej, socjologii filozofii kultury fizycznej i sportu. Ja podjąłem się w swoim referacie na to sympozjum polemiki, to znaczy zakwestionowałem pewne fragmenty tego twierdzenia. I teraz bardzo proszę, żebyście Państwo spróbowali skomentować ten cytat, czy ten fragment może inaczej, tą pewną tezę. Dobrze? Czy to jest trudne? Mocnicy pierwszy stopień. Dobrze? Set! Aha, okej. Net! Dwie ręce, dwie ręce. Nie prowadź nogi w ziemi, tylko kopnij się od razu stop. Uchwyt, trzymanie za krawędź, prawda? Proszę zwrócić uwagę. Prawda? Z tych... Czy powiedzmy obrona przed atakiem ręką, na przykład uzbrojoną w nóż, prawda? Proszę, nie ma w tej kłondo żadnych elementów kontaktowych, typu na przykład atak, proszę, nie z dołu na przykład, prawda? Typu jak na przykład aikido, prawda, dokręcania, o. Tylko w tej kłondo atakuje się kontaktowo techniką spicne pąd. Proszę bardzo, proszę zwrócić uwagę, jest przeciwnik uzbrojony z nożem. Niech pan pozoruje atak. Technika wyprzedzająca, teraz bez kontaktu. Najmniejszy ruch, proszę. Prawda? Atakujemy z wyprzedzenia. Po tej technice jest tak, atak, proszę prowadzić nóż dalej. Nachwycenie techniką pushing block, wejście. Zdawałem w zerowych terminach, a w zasadzie przed terminami, wszystkie egzaminy, po zdaniu wszystkich egzaminów, ale to była mordercza praca. Do tej pory, myślę, rodzice mają na ten temat wyobrażenie wręcz szaleńca. Przebierałem się, że tak powiem, w tobok i przygotowywałem się do startów, również na tej samej zasadzie szaleńca. Zresztą do tej pory, nawet w tej chwili, ze względu nawet tutaj na sytuację w domu, dzieci, kładę się mniej więcej o 3-4 rano, a wstaję około godziny 8. Tak by to mniej więcej wyglądało i w ten sposób przez cały czas mniej więcej się układało po prostu. Pracowałem jeszcze raz. I... Wspomniałem o rodzinie. Otóż tak, zjawiła się ona bardzo wcześnie. W tej chwili mam dwóch synów. Jeden ma 4 lata, drugi skończył rok. I my do nich pójdziemy, widzę, aż tam. Jeden jest czy dwa? Dwa, aż trzy. Gdzie? Tam malutkie koniątko, a tam mama śpi. Faktycznie, ale to jest piesek, a nie koniątko. Za tym jeszcze. A że to małe koniątko? Tak. Co? Na pewno to małe koniątko. Nie, to nie jest koniątko, to jest piesek. E. Mówię ci. Chciałem powiedzieć wyraźnie,
że najpierw jest szkoła dla was, a potem jest trening. Jeżeli nie ma szkoły, jeżeli nie będziecie mieli dobrych wyników w nauce, to sala treningowa się dla was automatycznie zamyka. Chciałbym wam to powiedzieć. Podobnie, jeżeli chodzi o ubiory. Ubiory wasze muszą być zawsze schludne, czyste. I musicie się wykazywać postawą taką bardzo, bardzo otwartą. Musicie po prostu pracować nad sobą. Dlatego wszystkich was zebrałem, bowiem najmniejsze kłopoty w szkole kończą się i kończyć się będą zawsze wykluczaniem z treningu. Czy się rozumiemy? Poza tym, obowiązkowo należy chodzić na wszystkie treningi waszych grup. Będziecie wszyscy wy mieli już wkrótce zajęcia z pantomimy ruchowej, jako zajęcia uzupełniające. I dlatego bardzo proszę do wszystkich zajęć, zarówno z pantomimy, jak i z zakresu czysto technicznych zajęć tej kwondo, uczęszczać. Jeszcze nie jest spokojnie. Dawaj sobie przymierzać. Dobrze? Jak wygląda bywało przede wszystkim różnie podczas tej mojej zawodniczej kariery. Najczęściej na początku przynajmniej bywało niewesoło. To znaczy, oprócz tęgiego lania, które no niemało potem sprawiało kłopoty, jeżeli chodzi o leczenie tych urazów, no człowieka, że tak powiem, ciągle spychano z tego upragnionego że tak powiem, marzenia wybicia się ponad przeciętność tych, którzy w tej dyscyplinie sportu odgrywają jakąś tam rolę. Mówię, że najczęściej w tym pierwszym okresie było się podwozem, ale to, że się było podwozem, no, tworzyło niezłomną chęć przetrwania, to pierwsze, to była chyba najważniejsza, a potem przełamania tego impasu i dobicia się do tej nieosiągalnej, wydawałoby się, czołówki, którą stanowiła grupa instruktorów zrzeszona przy twórcy tej kwondo, generale Choju. Oczekiwanie dla mnie, bowiem było to dla mnie dużym zaskoczeniem, otrzymałem propozycję, jako sądzę, wynik tego wszystkiego, co podczas tych startów, 5 lat startów, udało mi się zrobić i osiągnąć, wyjazdu do kanadyjskiego instytutu, który stanowi Światowe Centrum Taekwondo, generała Choi Hon-hi, który ten system stworzył i opracował. Było to stypendium osobiste prezydenta. Wyjeżdżałem stąd na to stypendium z myślą, że jestem przygotowany do tego, żeby się tam znaleźć. Okazało się, że zupełnie nie.
pierwszy okres pobytu, długiego pobytu, to były nieustanne lania, które zbierałem od elity światowego taekwondo. Byli tam m.in. Cormack, Park Jong-tae, instruktorzy najwyższej klasy. Miałem wrażenie, w zasadzie po pierwszych dniach już chciałem, uczciwie mówię, wracać. Przez pierwsze dwa miesiące nie powiedziałem podczas w zasadzie 10-godzinnych spotkań w instytucie z instruktorami treningów więcej niż jedno słowo, które wbiło mi się tak do dzisiaj, że mam awersję: yes sir. Po takim okresie, że tak powiem, zwierzęcej pracy, ponieważ powiedziano mi tam, że ja przyjechałem pracować, a nie po to, żeby odpoczywać. Pracy z najlepszymi instruktorami, tutaj chciałem powiedzieć o moim nauczycielu Parku, Jong-tae, który jest najwybitniejszym instruktorem taekwondo obecnie. I dzięki osobistej opiece generała Choi Hong-hee, którego regularnie bywałem raz, dwa razy w tygodniu na prywatnych lekcjach, które mi dały bardzo, bardzo wiele, a przede wszystkim stwarzały możliwość przy wspólnym stole chociażby dyskutowania o filozoficznych aspektach praktykowania sztuki taekwondo, a więc odbierania taekwondo nie tylko jako sztukę walki rękoma, nogami, ale jako sztukę życia, tworzenia własnych przemyśleń wobec życia, zbudowały we mnie nową jakość. Mogę powiedzieć, że okres, który spędziłem w Światowym Instytucie i okres, który spędziłem z tymi najlepszymi instruktorami, przede wszystkim z generałem Choiem, no był w tym sensie moim chyba najszczęśliwszym okresem, bowiem nie tylko nauczyłem się bardzo wiele, a więc startując od zera, w zasadzie zaczynając od mycia luster w instytucie, a kończąc na uczestnictwie w grupie pokazowej instytutu, a więc demonstrowałem w tym tak zwanym instytutowym team demonstration techniki specjalne, nauczałem. No więc dokonał się straszny przełom, zbudowała się nowa jakość, odniesienia, a przede wszystkim tutaj utkwiły i do tej pory zostały we mnie słowa generała Choja, że ucząc się, staraj się nie dominować wśród małych, ale staraj się nie być małym wśród dużych. Pewnego dnia zostałem powiadomiony o tym, że mam przystąpić do egzaminu. Egzamin w tym instytucie jest chyba najtrudniejszy na świecie. Zresztą egzaminatorzy są bardzo surowi. Trwał egzamin dla pojedynczej osoby około 2 godzin. Wśród wielu technik, które należało wykonać, były i techniki powietrzne, tak typowe dla taekwondo, jak na przykład high jump. Zresztą jest on zamieszczone, zdjęcie tej techniki, gdzie na wysokości około 3 metrów należało rozbić betonową płytkę. Trzeba było techniką powietrzną pokonać 8 osób i
dokonać niszczenia również paru betonowych płytek. Były walki, były formy, był test zakresu znajomości filozofii tej sztuki. Był to bardzo ciężki egzamin. Ja myślę, że chyba w nagrodę za to, że poszło w miarę dobrze, zostałem zaproszony na specjalne przyjęcie do domu generała Choja. Wspólnie z jego rodziną zjedliśmy obiad i potem odbyło się takie spotkanie, na którym mi wręczył chyba najcenniejszą rzecz wynikającą z tej całej przygody mojej, tej kłondo, a mianowicie swojego rodzaju Biblię tej sztuki walki, zawierającej wszystkie techniki tej kłondo, ale nawet nie ta Biblia, która jest unikalna, jest ważna. Zamieścił generał Choi w niej dedykację, która jest dla mnie najdroższa, droższa od tego wszystkiego, co osiągnąłem. Chodzi tutaj o dyplomy, medale i różne inne rzeczy w startach. Pisze tutaj generał Choi, że wręcza tą książkę synowi polskiego taekwondo i jest to przybliżenie, wydaje mi się, idei absolutu mistrza i ucznia, idei rodziny, tak jak rodzinę my pojmujemy, do wielkiej rodziny taekwonda, więc ludzi, którzy tą sztukę uprawiają, w myśl zasady wzajemnego porozumienia, tolerancji, no i codziennego szacunku do każdego rodzaju pracy, nawet jeżeli ta praca nie nazywałaby się treningiem taekwondo. Bo jak powiedziałem, filozofia taekwondo to nawet nie sam trening, jak mówi generał Choi. To człowiek i człowiek, który staje się produktem treningu i praktyki tej sztuki walki. Człowiek walczący. I myślę, że to zostało do dnia dzisiejszego. Zostając na uczelni, nie było dla mnie ważne, żeby zostać jako martwa dusza, bo po prostu nie chciałem tego. Chciałem jak najwięcej zrobić. I znowu zjawiła się walka, i znowu zjawiła się praca na nieco innym wycinku. Mówię tutaj o polu pracy dydaktycznej, naukowej i jej owocem, z czego się bardzo cieszę, jest obecny, aktualny, za parę dni szykuje się do wyjazdu na swego rodzaju stypendium do Moskwy, gdzie będę mógł podnosić i doskonalić swoją wiedzę z zakresu filozofii, kultury, socjologii, kultury fizycznej i sportu, gdzie jeszcze jedna poprzeczka przede mną, no, zostanie być może pomyślnie zaliczona. Cały czas głowa. Okej, okay, come on, come on. Cały czas głowa. Cały czas. Come on. Come on. Okej. Okay. Zastanawiam się, ile ja mam lat. Ja tylko liczyłem problemy i sprawy, które miałem pokonać czy załatwić. Mam 20 w tej chwili, 7 lat. Jednak myślę, że w stosunku do tego, ile tych lat mam, zrobiłem stanowczo za mało. I czasami jest mi z tego powodu nawet, muszę powiedzieć, przykro, że mógłbym zrobić więcej, a może dlatego, że przede mną czeka jeszcze tyle różnych rzeczy, że taka refleksja zjawia się. Pull! Set!
Sól! Set! Net! Jasad! Tasad! Ilgap! Yuldap!